w tych czytaniach, które słyszymy, w tym właśnie okresie Wielkiego Postu, kiedy wciąż wzywani jesteśmy do pokuty, do nawrócenia, do odwrócenia się od grzechów, do zwrócenia się do Boga, pojawiają się jakby różne aspekty grzechu, pokuty, nawrócenia, pojednania z Bogiem. Autorzy biblijni oczywiście nie definiują, wciąż dla nich jest tajemnica nieprawości, grzech, ale starają się poprzez obrazy, porównania, historie, opowiadania, przybliżenia, pokazać różne aspekty właśnie tego, czym jest grzech, czym jest pokuta, czym jest nawrócenie. I tak się składa, że zarówno pierwsze czytanie, jak i psalm, który odpowiadamy na to czytanie, zwraca uwagę na to, jak Bóg traktuje grzech człowieka, jak odnosi się do tego grzechu, jak bardzo ten grzech oddala od człowieka. Tak można by było zatytułować to, co znajdziemy w dzisiejszym czytaniu. Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa Twego? I dalej, Bóg nie żywi gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. I dalej pisze autor, ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości. Wiemy, jak bardzo mocne jest to określenie, coś zetrzeć na proch, coś, co jest wspaniałe, coś, co może mieć dużą objętość, coś, co może dużo ważyć, można zetrzeć i nie ma tego. Tak Bóg zmiłuje się nad nami i zetrze w proch nasze nieprawości. Dalej obraz jest jeszcze bardziej przejmujący. Wrzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy. Może dla Izraelitów jest tak niepojęte, tak bardzo nieogarnione, tak bardzo pojemne, że wrzucić grzechy w to morze, to znaczy, że ich nie ma praktycznie. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. To dlatego, że poprzysiąg przyjaźń, przymierze, darowanie grzechów. Dlatego to jest pewne, że rzeczywiście to uczyni. I odpowiadamy psalmem 103. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. I dalej te dobrodziejstwa to traktowanie przez Boga naszych grzechów. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Zamiast zguby na człowieka, który popełnił grzech, jest łaska i zmiłowanie. I dalej bardzo, jak mówimy, antropomorficzne rysy tego Boga, w którego wierzymy. Nie zapamiętuje się w sporze. A my zapamiętujemy się, tracimy nerwy, tracimy panowanie nad sobą. On nie płonie gniewem na wieki, a człowiek potrafi do końca swojego życia nie przebaczyć drugiemu. Nie postępuje z nami według naszych grzechów. Grzech, zniewaga wobec Boga, nie ma odpowiedzi Boga adekwatnej do tego, co robimy. Ani według win naszych nam nie odpłaca. Nie zrobiłem, nie dopełniłem, zdradziłem, zawiodłem. Bóg nie uczyni czegoś podobnego wobec mnie. I dalej przejmujące porównanie, wręcz hiperbola, bo to jest takie, co lubią semici, czyli wyolbrzymienie. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Wznosi się niebo nad ziemią. My potrafimy te warstwy chmur, potrafimy atmosferę wyliczyć, ile to jest kilometrów, ile jest kilometrów do kolejnej planety, kolejnych gwiazd. Możemy. Dla Niego to jest niewyobrażalne.
i mówi, jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Nieprzenikniona, nie do wymierzenia, nie do wyobrażenia. I jeszcze dalej, jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winy. Trzeba sobie w tym momencie uświadomić, że dla starożytnych, zwłaszcza Izraelitów, którzy nie podróżowali daleko w morze, wręcz bardzo mało podróżowali, nikt z nich nie dotarł do krańca świata. Nikt z nich nie dotarł na taki kraniec, skąd można by było powiedzieć, stąd wychodzi słońce rano, albo tu zapada się słońce w dół. Nikt nie doszedł z tego. Mimo, że ludzie podróżowali i w stronę wschodu, i w stronę zachodu. I autor, wykorzystując to ogromne rozłożenie przestrzenne, mówi, jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze grzechy. To nie do ogarnięcia. Te odległości, jak bardzo daleko są grzechy od nas, kiedy Bóg przebaczy. To obrazowe zachęcanie tych, którzy zgrzeszyli, którzy szykują się do pokuty, żeby z ufnością przystąpić do Boga, który tak traktuje grzechy człowieka, który zgrzeszył. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.